No i zobaczymy. Być może, że pojawi się nowa ekipa, nowa administracja po tych wyborach. Oczywiście żadnej gwarancji nie mamy, bo nie można się spodziewać, że ten nowy prezydent to będzie polskim patriotą. Nie możemy na to liczyć. On, jeśli będzie patriotą, to najwyżej amerykańskim. Natomiast Stany Zjednoczone być może, że nowa administracja wróci do aktywnej polityki w Europie amerykańskiej. Wtedy Polska może być Amerykanom potrzebna. Tyle tylko, że z punktu widzenia amerykańskiego, z naszego punktu widzenia, tak jak powiedziałem, sojusz polsko-amerykański ma wszelkie znamiona sojuszu egzotycznego. Tego usunąć nie możemy. No, podam tylko jedną liczbę. Budżet wojskowy Stanów Zjednoczonych na ten rok wynosi 622 miliardy dolarów. To jest więcej niż budżety wojskowe wszystkich pozostałych państw świata razem wziętych. No więc dlatego to jest ta egzotyka. To jest ta egzotyka. Więc my musimy się do tego po prostu dostosować. To nie znaczy, że kosztem polskiego interesu państwowego, tylko nasi politycy muszą się nauczyć dwóch rzeczy. Bo dotychczasowe postępowanie ich w stosunku do Ameryki pokazuje, że tego nie umieją albo nie chcą umieć, nawet jeszcze gorzej. Otóż muszą się nauczyć jednej rzeczy, dwóch rzeczy. Po pierwsze, takiego konstruowania polskiego interesu państwowego, żeby on był niesprzeczny z amerykańskim, bo inaczej to się go nie zrealizuje, prawda? To po pierwsze, to nie jest takie specjalnie trudne, ale to, no, trzeba trochę pomyśleć. Po drugie, żeby tak ukształtować polski interes państwowy, by wynagrodzenie za różne przysługi wyświadczane Amerykanom w ramach sojuszu zawsze brać z góry, bo ze względu na zmienność polityki amerykańskiej dołu może nie być. Możemy dołu nie doczekać. To też jest możliwe. Oni się o to nie obrażają. Natomiast jak ktoś im coś robi za darmo, no to tym lepiej takiego frajera mieć. To, dlaczego nie? Powiem, nie możemy liczyć na to, że amerykański prezydent będzie dbał o polski interes państwowy. Nie, on dba o amerykański interes, tak jak go pojmuje. Natomiast od dbania o polski interes, to, i to było błędem na przykład prezydenta Kaczyńskiego, że on się angażował jako dywersant, to nie było akurat sprzeczne z polskim interesem państwowym. Przynajmniej ja tak uważam. Natomiast błędem jego było to, że zrobił to za darmo. I potem jak prezydent Obama 17 września 2009 roku zostawił go na lodzie, no to nic Polska z tego nie miała. To już Turcja się zachowuje rozsądniej. Niby ci Turcy głupi, ale nie tacy głupi. Bo Turcja spełnia każdą prośbę amerykańską. Każdą. Tylko za każdym razem bierze wynagrodzenie z góry. I czy Amerykanie potem to kontynuują, czy tam się wycofują, to Turcja zawsze jest zarobiona. No my się powinniśmy tego nauczyć. Bo jak się nie nauczymy, to będziemy głupstwa robić. Prezydent Kwaśniewski, to on się nie chciał tego nauczyć. Bo jemu się wydawało, no niestety to jest dowodem, dwie kadencje prezydenta Kwaśniewskiego to jest najlepszy dowód upadku politycznego naszego narodu. Bo wybraliśmy filuta, po prostu czpiota takiego, no, który on uważa, że jak przyjaźnienie się z kimś oznacza podlizywanie mu się. On inaczej nie potrafi, to po prostu taki człowiek jest. Już się nie zmieni. I tymczasem, no, Amerykanie tacy nie są. Ja też nie byłem pewien, bo to może też tak podejrzewałem, że może mi się tak wydawać, że mały Moritz sobie wyobraża, jak się politykę robi, prawda? Ale jak pojechałem do Waszyngtonu, to zabiegałem o rozmowę z pewnym panem, który był doradcą prezydenta Reagana. Prosiłem go chociaż o 10 minut rozmowy.
On mi był tak miły, że mi poświęcił 3 godziny i dowiedziałem się wszystkiego, czego się chciałem dowiedzieć. To znaczy dowiedziałem się, a chciałem się dowiedzieć, co jest realistyczne w stosunkach polsko-amerykańskich, a co nie jest realistyczne. Okazało się, że bardzo dużo rzeczy jest realistycznych, tylko nikomu nie przyszło po stronie polskiej do głowy, żeby o to zabiegać. Bo liczył na to, że sobie nakradnie się na boku i rzeczywiście się nakradł, ale to Polska z tego nic nie miała. W rezultacie, jak minister Klich wyprowadził wojsko z Iraku, to ja go publicznie zapytałem, no wygraliśmy tę wojnę czy nie? Bo jak wygraliśmy, no to gdzie są łupy, gdzie są jeńcy, gdzie są branki, prawda? A jak żeśmy przegrali, no to kogo mamy postawić pod ścianę? Bo nie może być tak, że państwo przegrało wojnę i nikt za to nie odpowiada. No oczywiście głuche milczenie było mi odpowiedzią, bo okazało się, że w Iraku nie było żadnej wojny, tylko operacja pokojowa. Proszę bardzo. Aha. Czy wobec tej sytuacji, którą nam pan przedstawił, widzi pan jakąś nadzieję może w jakiejś organizacji czy partii, na przykład jak Nowa Prawica? Czy też raczej należy liczyć na pojawienie się jakiegoś takiego Pinocheta w Polsce? Proszę pana, proszę państwa, ja powiem tak, że ja nie bardzo wierzę w autentyczność demokracji politycznej w Polsce zwłaszcza, ale nie tylko w Polsce. Uważam, że prawdziwą władzę w Polsce sprawują tajne służby z komunistycznym rodowodem, a to nasza młoda demokracja to jest taka dekoracja, żeby tak było ładniej. No. Natomiast tak naprawdę to ci nasi umiłowani przywódcy, oni piastują zewnętrzne znamiona władzy. Zewnętrzne znamiona władzy. I żeby się o tym przekonać, żeby nam to wyjaśnić, to wystarczyło, żeby pan premier Tusk nam szczerze odpowiedział na jedno pytanie. Od razu byśmy się zorientowali, gdzie leży punkt ciężkości władzy. Gdyby nam odpowiedział na pytanie, ale szczerze, kto mu zabronił kandydować w wyborach prezydenckich? Każdy wie, jak bardzo chciał. No to byśmy wyjaśnili sobie, kto naprawdę ma ostatnie słowo w państwie. Tylko pan premier Tusk nam nigdy na to pytanie nie odpowie, ponieważ to jest największa tajemnica państwowa. A jak państwo pamiętacie, z Faraona arcykapłan Pentuer powiada, a kto by zdradził tę wielką tajemnicę, umrze podwójnie ciałem i duszą. No to jak my wiemy takie rzeczy, to pan premier tym bardziej to wie i nigdy nam tego nie powie. Natomiast co jest ważne, wie pan, cuda się zdarzają. Cuda się zdarzają. I no, węgierski przykład pokazuje, że się zdarzają takie cuda. Z tym, że ja to mówię w cudzysłowie, że to cud jest, bo jak można coś wytłumaczyć przyczynami naturalnymi, to tłumaczmy przyczynami naturalnymi. Otóż jak tłumaczę cud węgierski przyczynami naturalnymi? Tak, że Niemcy, Francja i Rosja, które kontrolują gospodarkę węgierską, właściwie w 100%, wyślizgały węgierską bezpiekę. I węgierska bezpieka, jak się zorientowała, że została wyślizgana, to jednym susem przeskoczyła na stronę umęczonego narodu, licząc na to, że naród coś dla nich wykombinuje. I to jest, bo Viktor Orban nie ma właściwie żadnej takiej silnej opozycji. No to jak ja pytam, gdzie, co robi węgierska bezpieka, dlaczego mu pozwoliła? I doszedłem do wniosku, że właśnie dlatego. Natomiast nasza bezpieka się nie dała tak wyślizgać. W związku z tym podtrzymuje ten model kapitalizmu kompradorskiego, który zapewnia jej taką ciągnięcie grubej renty z okupacji kraju, bo się zachowuje jak okupant, w dodatku okupant niepewny trwałości okupacji. W związku z tym, jako społeczeństwo stoimy wobec rozpaczliwej alternatywy. Rozpaczliwej. Bo wiemy, co trzeba zrobić i wiemy, że jest to właściwie niemożliwe. Więc stoimy wobec rozpaczliwej alternatywy takiej, albo ich pozabijać wszystkich, albo ich przekonać. No ale jak ich pozabijać, jak oni się przygotowują właśnie w ubiegłym roku, jak państwo wiecie,
z inicjatywy prezydenta Komorowskiego nastąpiły nowelizacje ustaw o stanach nadzwyczajnych, prawne narzędzia wzięcia za łeb wszystkich, i również policja, siły porządkowe zostały wyposażone w zabawki, które nawet nie były dopuszczalne prawem. Prawo zostało dostosowane ex post, jak już to kupiono. Na przykład urządzenia do obezwładniania ludzi hałasem, ultradźwiękami. Co jest, nawiasem mówiąc, niebezpieczne dla słuchu i wzroku, ale to już mniejsza z tym. Prawo zostało dostosowane ex post, także oni wiedzą, że my, tu nam się wiele rzeczy nie podoba i na wszelki wypadek się przygotowują do tego. No a przekonać ich, no to mówię, węgierski przypadek to jest właśnie taka ilustracja, kiedy mogliby się przekonać. Dlaczego uważam, że nie tylko u nas punkt ciężkości władzy leży poza konstytucyjnymi organami? Jest taka książka, tłumaczona na język polski, Wywiad Rzeka, którą przeprowadza pani Krystyna Okręt. Ona z tych okrętów belgijskich, nie naszych, to pani Wójcowa pochodzi z okrętów naszych, a to z innych okrętów. Ale nieważne, ona prywatnie jest przyjaciółką taką Amia Maurer, byłego ministra spraw zagranicznych Francji Bernarda Kouchnera, więc najwyższej półki, że tak powiem, politycznej pani. No i ona przeprowadza wywiad rzekę z byłym szefem wywiadu francuskiego, hrabią Aleksandrem de Marange. I w pewnym momencie pyta, on wypytuje go różne rzeczy, bardzo ciekawa książka jest, i w pewnym momencie pyta go, z jakich środowisk rekrutują się konfidenci wywiadu. A ten taki oburzony mówi, proszę pani, jacy konfidenci? Konfidenci to są w policji, u nas żadnych konfidentów nie ma, u nas są tylko honorable correspondants. No więc ona mówi, to przepraszam bardzo, ale nie rezygnuje z tego pytania. Mówi, no to w takim razie z jakich środowisk rekrutują się ci honorable correspondants? I on już dobruchany mówi, ach, proszę pani, z najróżniejszych. Może to być kierowca taksówki, może to być duchowny, a nawet minister stanu. Państwo rozumiecie, minister stanu Republiki Francuskiej może być honorable correspondant tamtejszej rozwiedki. No to w takim razie musimy sobie postawić pytanie, w jaki sposób minister stanu zostaje honorable correspondant? Czy na przykład w taki sposób, że do Pałacu Elizejskiego, gdzie on tam rezyduje jako współpracownik prezydenta, przychodzi werbownik z rozwiedki i mówi, ekscelencjo, proszę tu mi podpisać zobowiązanie, że pan zachowa w tajemnicy wszystko tego, na to panu nadam pseudonim, a on mu łamie krzesło na głowie i tak się kończy ten epizod werbunkowy. Czy też taki minister stanu, zanim jeszcze zostanie ministrem stanu, na przykład jest absolwentem ENA, wtedy zostaje zwerbowany i potem już go prowadzą, aż zostaje ministrem stanu, a kto wie, może nawet prezydentem republiki. I skąd wiemy, że na przykład pan Franciszek Hollande nie jest honorable correspondant? Czy pan Mikołaj Sarkozy nie był honorable correspondant? To nie wiemy tego. Tenże hrabia Aleksander de Marange jeszcze jedną tajemnicę tam zdradza. Mianowicie powiada, że po wojnie francuska rozwiedka dostała 10 ton archiwum gestapo i abwery. No i mówi, rzeczy przerażające. Rzeczy przerażające. Okazało się, że prawie wszyscy bohaterowie Resistance byli albo agentami gestapo, albo wywiadu włoskiego. I powiada, wywiad włoski nawet lepiej płacił. Ale mówi, to jeszcze nic, bo myśmy tylko 10 ton dostali tych materiałów. A prawie wszystko przejęli Rosjanie. Prawie wszystko przejęli Rosjanie i mówi, natychmiast się to dało odczuć. Natychmiast się to dało odczuć, bo powiada, kiedy tylko Rosjanom na czymś zależało, to we Francji, w różnych środowiskach, w różnych miejscach nagle się zaczynały odzywać pudła rezonansowe, takie autorytety moralne, ale wszystkie z tego samego klucza, tak jakby ich jeden kamerton nastrajał. No to oni wiedzieli, że Ruscy mają już tam... I warto w związku z tym pamiętać o jednej rzeczy.
To była informacja tajna specjalnego znaczenia, ale co tam, już tyle lat, to nic mi nikt nie zrobi, mam nadzieję, jak ją ujawnię. Otóż w tym informacji o stanie zasobów archiwalnych Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jaką minister Macierewicz przekazał 4 czerwca 1992 roku posłom i senatorom,